Dziś największy potencjał rozwoju w branży magazynowej ma nie Warszawa, jak można by przypuszczać, a Łódź. Dlatego, że jest centralnie położona i świetnie skomunikowana drogami szybkiego ruchu z resztą kraju. Natomiast z perspektywy rozwoju całego rynku możemy śmiało przypuszczać, że dzisiejsze 13,5 miliona metrów zlokalizowane głównie w 5 głównych rynkach logistycznych, czyli Warszawie, Polsce Centralnej, Poznaniu, Wrocławiu i na Śląsku, już wkrótce, w perspektywie następnych paru lat, może znacznie wzrosnąć, nawet może podwoić się, jeśli porównamy współczynnik powierzchni na mieszkańca w Polsce versus bardziej rozwinięte rynki jak Niemcy czy Czechy, gdzie w Niemczech per capita mamy 0,8 metra kwadratowego na głowę, w Czechach odpowiednio 0,65, a u nas 0,35. Możemy śmiało przypuszczać, że przed nami jeszcze naprawdę parę lat rozwoju i prosperity. Natomiast rynek rozwijał będzie się nie tylko w 5 głównych rynkach. Widzimy parę innych miast, które mogą konkurować z tymi największymi, takie jak Szczecin, Bydgoszcz czy Rzeszów, który de facto z mojej perspektywy miałby największe szanse doszusować jako 6 główny rynek, jeśli tylko uruchomiłaby się wymiana handlowa ze wschodem.